Wspomniałeś właśnie też, że jest to pomieszanie tego świata show biznesu z polityką. Małgosia też w tym roku była w Sejmie, występuje cały czas z ważną inicjatywą in vitro. Czy nie boisz się to troszeczkę, że właśnie ona zostanie wmieszana w tą politykę, w ten spór poglądowy i tak dalej? Nie powinno tak być, ponieważ Małgosia też podkreśla, że tutaj nie chodzi o politykę. To nie jest spór przeciwko czemuś, ale opowiedzenie się za czymś, tak? Za powiększeniem rodziny generalnie, więc za czymś, na czym powinni nam wszystkim zależeć. Więc niestety troszeczkę w naszym kraju dzieje się tak, że jeżeli jesteś jakiegoś zdania i wspierasz jakiś pomysł, tak? Powiedzmy kontrowersyjny, czy ten, który nie sprzyja jednej partii, to od razu szufladkują cię, że musisz w takim razie być do końca z tym, co głoszą inni. A tam czasami są też sprzeczności, jeżeli nie musimy się ze wszystkim zgadzać, tak? Ale czy tolerancja, czy rasizm, czy to, co się wiąże właśnie z LGBT, przepraszam, czy to się coś wiąże z in vitro. To są takie tematy, o których powinniśmy mówić, my jako ludzie, my, którzy, że tak powiem, powinniśmy dążyć do tej mentalnej wolności, tak? A jeżeli chodzi o in vitro, tym bardziej, bo to jest ewidentnie coś, co dała nam nauka, coś, co jeszcze ileś lat temu było niemożliwe, a coś, co w XXI wieku jest darem, można powiedzieć, tak? Być może również i od Boga, bo przecież skoro ktoś tak bardzo w Niego wierzy, to powinien wierzyć, że On pozwala ludziom na to, żeby rozwijali tak swoją wiedzę, że pomagali tym, którzy normalnie nie mogą mieć dzieci, że za pomocą in vitro mogą powiększyć swoją rodzinę. A jest jakaś szansa na lepsze? Czy jest szansa na większą tolerancję i na zrozumienie? Ja myślę, że to jest kwestia czynnik ludzki, tak? Jeżeli właśnie nie będzie to upolityczniane, jeżeli pewne osoby z różnych kręgów naszego życia zdadzą sobie sprawę, czy zadadzą sobie trud poznania tego, poczytania trochę o różnych rzeczach, tak? To myślę, że pomoże im to zrozumieć. Myślę, że w ogóle otwartość w życiu jest nam wszystkim potrzebna, bo myślę, że zawsze chcieliśmy żyć w wolnym kraju, ale nie wolnym w sensie, że decydujemy jako nasz rząd o nas samych, ale my sami też decydujemy, co się z nami dzieje, jak do pewnych rzeczy podchodzimy. Ale to takie bardzo indywidualne, bo myślę, że jedni, którzy chcą być bardzo mocno w jednym temacie, to jest trochę zawiłe, może co powiem, otwarci na jedno, z drugiej strony są bardzo radykalni na coś innego, co mnie bardzo, bardzo dziwi, że otwarte środowiska zawsze powinien ten umysł jednak sprzyjać zrozumieniu drugiego człowieka, bo chyba na tym się zaczyna i na tym się kończy, o tym wszystkim, co powiedziałeś, czy rasizm, czy tolerancja, jeżeli chodzi o LGBT, już nie mówię o in vitro, bo to jest ewidentnie dla mnie temat jednoznaczny, to myślę, że to się zaczyna i kończy na tolerancji i zrozumieniu drugiego człowieka i nie narzucania własnych standardów dla własnego komfortu i własnej wygody, a na pewno uważam, ja nie mieszam tego z polityką, ja mieszam to po prostu inaczej, ja łączę to z ludźmi.